Dość często na moim warsztacie goszczą wzmacniacze tranzystorowe Był na przykład NAD 3020 była fonika WS303 zdaje się, czy też Eltra 361. W filmach z tych napraw często wplatam wiele przydatnych informacji na temat wzmacniaczy czy też innych urządzeń, które naprawiam. Więc dzisiaj, zamiast zwykłego odcinka z naprawy Zapoznamy się ze wzmacniaczami tranzystorowymi od strony teoretycznej. Oczywiście nie należy traktować tego filmu jako podręcznika budowy wzmacniaczy akustycznych, bo nie sposób tego omówić w 60 minut. Film ten jest przeznaczony dla osób, które wiedzą, jak działają tranzystory. Może nadejdzie kiedyś czas, że w kąciku teoretycznym zajmiemy się tematyką wzmacniaczy tranzystorowych od podstaw z omówieniem budowy tranzystora, i jego wielkości charakterystycznych wraz z charakterystykami. Mam do tego dobry podręcznik, by podzielić się informacjami tam zawartymi, z wami właśnie. Teraz jednak oprzemy się o materiał lekcyjny technikum elektronicznego o program nauczania z lat 90. ubiegłego wieku. Oczywiście do omówienia weźmiemy tylko klasy A, klasę AB i klasę B. Nowoczesnymi wzmacniaczami w klasie D, wynalazkami typu mostkowego, znanego jako AA, H i inne, pominiemy. Wzmacniacz tranzystorowy niesymetryczny w układzie wspólnego emitera jest widoczny na tym rysunku prosto z mojego zeszytu od podstaw elektroniki. Przerysowałem go dla lepszej czytelności. Ten graficzny sposób wyznaczania punktu pracy tranzystora jest zbyt skomplikowany, żeby narysować go w prostym programie, który używam do rysowania schematów do moich filmów, więc proszę o wyrozumiałość. Niemniej widać, jak w oparciu o charakterystykę przejściową, prądową i wyjściową można graficznie wyznaczyć punkt pracy tranzystora w układzie SE. Przypomina to sposób projektowania z użyciem lamp. Napięcie EB. I EC oraz rezystancja RB i RC ustalają punkt pracy tranzystora. Zmiana napięcia wejściowego powoduje zmianę prądu bazy, co jest uwidocznione tym wzorem. Zmiana prądu bazy powoduje zmianę prądu kolektora, jak jest to uwidocznione na tym wzorze. Napięcie UCE jest wyrażane takim wzorem, więc zmiana prądu kolektora. O delta IC spowoduje zmianę tego napięcia o delta UCE. Jest ona sygnałem o wartości napięcia wyjściowego. Tutaj widzicie kilka wzorów, które warto zapamiętać. Na tych schematach zastępczych wzmacniacza widzicie wyjaśnienie, czym jest wielkość RBE, która występowała w poprzednich wzorach. W zakresie wysokich częstotliwości wzmocnienie maleje z powodu bocznikującego działania pojemności dyfuzyjnych tranzystora i pasożytniczych układu, czyli pojemności montażowych. W zakresie niskich częstotliwości wzmocnienie maleje z powodu wzrostu reaktancji pojemności sprzęgających CS i blokujących CE. Przy okazji podaję Wam w formie tablicy skan książki Leonarda Niemcewicza. Radiotechnika wzory definicji obliczenia ze strony 188, który będzie przydatny przy wyznaczaniu punktu pracy tranzystora. Przy okazji zachęcam do poszukania tej książki w antykwariacie, jest naprawdę przydatna. Chociaż wiele rzeczy znajduje się w internecie, jednak posiadanie kompensowanej wiedzy w jednym egzemplarzu podręcznika jest naprawdę wygodne. I tak ustalenie punktu pracy za pomocą opornika w doprowadzaniu bazy przedstawiają te rysunki. I możecie zapauzować i zrobić sobie zrzut ekranu. Tutaj wzór jest z objaśnieniami. Pamiętajmy, że UBE dla tranzystorów krzemowych wynosi około 0,66 V przy prądzie kolektora 2 mA. Ten rysunek odnosi się do ustalenia punktu pracy tranzystora w układzie z dzielnikiem napięcia w obwodzie bazy. Napięcie wejściowe jest tutaj doprowadzone do dzielnika wykonanego na opornikach RB1 i RB2. W celu stabilizacji temperaturowej można zamiast RB2 zastosować opornik NDC. Tutaj są wzory do policzenia elementów. Przejdźmy teraz do wzmacniaczy przeciwsobnych. Przyznaję, że wolę tę nazwę od angielskiej push-pull. Te rysunki z zeszytu postanowiłem dla zwiększenia czytelności przerysować ponownie w programie graficznym. O ustaleniu punktu pracy tranzystorów końcowych powiemy sobie troszkę później. We wzmacniaczach przeciwsobnych z tranzystorami komplementarnymi mamy do czynienia z dwoma wtórnikami emitorowymi na wyjściu. Patrząc z innej strony można powiedzieć, że jest to symetryczny wtórnik, czyli złożenie dwóch wtórników emitorowych w układzie o wspólnym kolektorze pracujących nad wspólne obciążenie. W układzie wtórnika emiterowego elektrodą wspólną dla układu wejściowego i wyjściowego jest kolektor, oczywiście dla sygnału zmiennych. Nazywany jest często transformatorem impedancji i stosowany jako układ dopasowujący impedancję źródła, tutaj może być to wzmacniacz napięciowy, do impedancji obciążenia, czyli np. głośnika. Charakteryzuje się wzmocnieniem napięciowym mniejszym od jednego, dużym wzmocnieniem prądowym i dodatkowo nie odwraca fazy. Przyjrzyjmy się więc jak działa wzmacniacz przeciwsobny. Dodatni sygnał steruje tranzystorem końcowym T3. Ujemny sygnał steruje tranzystorem końcowym T2. W zeszycie z techniką zanotowałem. Układy przeciwsobne pracujące w klasie B lub AB są to najczęściej układy beztransformatorowe zbudowane na parze komplementarnej tranzystorów składających się z tranzystorów o przeciwnym przewodnictwie NPN i PNP. Tranzystory wyjściowe T2 i T3 pracują na przemian w zależności od znaku napięcia wyjściowego. Sprawność tego układu wynosi około 60%. Ponadto układy charakteryzują się dobrym wykorzystaniem tranzystorów i w takim wzmacniaczu redukowane są parzyste harmoniczne. Na następnych lekcjach omawialiśmy wzmacniacze na tranzystorach polowych i wzmacniacze szerokopasmowe. My jednak cofniemy się troszeczkę do wejścia wzmacniacza, czyli do pary różnicowej. Przy okazji, należy wspomnieć o pewnej ważnej rzeczy. Zwiększenie liczby stopni wzmacniacza skutkuje zwężeniem pasma przenoszenia i zwiększeniem zawartości THD. To zapamiętajmy: im więcej mamy stopni wzmacniacza, tym węższe pasmo. Walczy się z tym stosując globalne sprzężenie zwrotne, no ale to powoduje inne problemy. Zostawmy to. Niech to będzie tematem innego filmu. Zmaskniacz różnicowy jest układem symetrycznym, w którym napięcia na kolektorach obu tranzystorów są identyczne, stąd przy zerowym sygnale wejściowym napięcie wyjściowe wynosi 0 V. Wzrost napięcia wejściowego powoduje wzrost prądu bazy pierwszego tranzystora, rośnie prąd kolektora i spadek napięcia na RC1. Maleje za to napięcie na kolektorze T1. Ze wzrostem prądu pierwszego tranzystora rośnie spadek napięcia na rezystancji emiterowej, maleje więc napięcie na bazie T2. To pociąga za sobą spadek prądu kolektora T2. Maleje też spadek napięcia na RC2. Rośnie zatem napięcie na kolektorze T2. W wyniku rośnie różnica potencjałów na kolektorach, czyli napięcie wyjściowe. Jest ono proporcjonalne do napięcia wyjściowego. Jeśli E2 jest równe 0 i E1 jest różne od zera, to na wyjściu otrzymujemy sygnał wzmocniony i odwrócony w fazie. Jeżeli E2 jest równe 0 i E1 jest różne od zera, to na wyjściu pierwszym otrzymujemy sygnał wzmocniony i odwrócony w fazie, a na wyjściu drugim sygnał wzmocniony bez odwrócenia fazy. Przy sterowaniu ze źródeł E1 i E2 różnych od zera, na wyjściu różnicowym otrzymujemy sygnał wzmocniony. I tak, jeśli E1 i E2 są zgodne w fazie, to sygnał jest tłumiony, a jeśli E1 i E2 są w przeciwnej fazie, sygnał na wyjściu jest wzmocniony. Wyjście różnicowe jest pomiędzy kolektorami obu tranzystorów. Wzmacniacz różnicowy charakteryzuje się wzmocnieniem różnicowym, wzmocnieniem sumacyjnym, rezystancją wejściową i wyjściową, napięciem niezrównoważenia. I wyjściowym prądem niezrównoważenia. Czy to wszystko? Czyżby to było aż takie proste? No otóż nie. Poruszę tylko kilka zagadnień w tym temacie. Zasadniczym problemem przy optymalizacji wzmacniaczy prądu stałego, bo wzmacniacz różnicowy jest wzmacniaczem prądu stałego, to obniżenie poziomu dryftu. We wzmacniaczach różnicowych dodatkowa możliwość obniżenia poziomu dryftu wynika z wewnętrznej, samoczynnej kompensacji dryftów wnoszonych przez tranzystory w układzie. Przeanalizujmy wzmacniacz różnicowy pracujący na wyjściu wzmacniacza przeciwstopnego. Powinniśmy zapewnić symetrię układu przez zgodność cech transmisyjnych obu tranzystorów. Poza tym należy zadbać o parowanie rezystancji kolektorowych i impedancji wejściowych. Tranzystor T1 pod względem własności transmisyjnych na zacisku emitera i masy odpowiada pracy w układzie wtórnika emitorowego, zaś tranzystor T2 w układzie wspólnej bazy. Oddziaływanie tego tranzystora pozwala wyprowadzić jego rezystancję wejściową do postaci wzoru, który w tej chwili widzicie. W normalnej pracy zachodzi taka nierówność, więc przy jednakowych tranzystorach otrzymujemy, że delta UE jest mniej więcej równa połowie delty U1. Napięcie sterujące baza emiter T1 wynosi połowę napięcia U1 więc KU tranzystora pierwszego jest równe KU wejściowemu a napięcie sterujące T2 jest równe delta UE więc wynosi połowę przyrostu napięcia U1 stąd KU2 jest równe KU układu o wspólnej bazie Widać więc, że pierwszy tranzystor jest stopniem wzmocnienia napięciowego, drugi wykorzystywany jest z pętli sprzężenia zwrotnego. Wzmocnienie sięga tutaj dziesiątek lub setek V na volt. Za dobry wzmocnienie różnicowy możemy uznać taki, który posiada zadowalająco duże wzmocnienie różnicowe, a ma małe wzmocnienie sumacyjne. Przypomniała mi się... Pewna dyskusja z radioamatorem, który był przeciwnikiem tranzystora 2N3055 w wzmacniaczach mocy, stwierdził on, że do skonstruowania dobrego wzmacniacza wystarczy generator, oscyloskop, kilka zmian tu i ówdzie w układzie i mamy dobrze grający wzmacniacz. Jeśli weźmiemy pod uwagę wymaganie małego wzmocnienia sumacyjnego, jest to konieczność wynikająca z dryftu elementów, to okazuje się, że skonstruowanie dobrego wzmacniacza różnicowego, czyli dobranie punktu pracy tranzystorów nie jest już takie proste. Analityczna minimalizacja dryftu napięcia wejściowego przez dobór punktu pracy jest zadaniem dość trudnym i wymagającym równoczesnego uwzględnienia wpływów składowych stałych na inne istotne własności wzmacniacza różnicowego. Są nimi, jak zanotowałem na lekcjach, pasmo przenoszenia, poziom impedancji wejściowej, dynamika wzmacniacza oraz poziom sumów własnych. Ograniczenie pasma przenoszenia wywołane jest na skutek niezerowego czasu dyfuzji nośników przez obszar bazy, co na schematach zastępczych reprezentuje pojemność dyfuzyjna CB'E. Mówiłem już o tym. Ponadto dokłada się do tego pojemność złączowa i rezystancja, co skutkuje całkowaniem sygnału. Emiterowe i kolektorowe połączenie obu tranzystorów przez obciążenie na skutek efektu millera dodatkowo obcina nam pasom przenoszonych częstotliwości. Idealne byłoby tutaj zastosowanie nieskończone dużej rezystancji emiterowej, co jak wiemy w rzeczywistości jest niewykonalne przy użyciu rezystora. No ale mamy źródła prądowe, które taki rezystor może zastąpić, więc otrzymamy w ten sposób wzmacniacz o maksymalnym tłumieniu sygnału sumy. Zaletą zastosowania źródła prądowego jest także stabilizacja parametrów wzmacniacza różnicowego. Warto więc takie źródło stosować we wzmacniaczach UNITRY, gdzie źródła prądowego brakuje. Żeby uzyskać duże wzmocnienie różnicowe, potrzebna jest duża oporność kolektorowa, ale przecież nie możemy jej zwiększać nieskończoność, choćby ze względu na straty mocy. Ale mamy pewien wybieg. Gdzie możemy zamiast oporników kolektorowych zastosować obciążenie dynamiczne w postaci nieliniowych dwójników o dużej rezystancji przyrostowej, a małej dla prądu stałego? Zaletą nieliniowych dwójników obciążających jest to, że wskutek mniejszego spadku napięcia stałego przy danych wartościach prądu mitera, pozwalają na uzyskanie znacznych amplitud niezniekształconych sygnałów wyjściowych. Jak widzicie, stosowanie we wzmacniaczu różnicowym źródła i lustra prądowego przynosi wiele korzyści. Znacznie więcej niż te, które zdążyłem do tej pory omówić. A czas się powoli kończy, a ja jeszcze chcę przykuć Waszą uwagę sposobami stabilizacji parametrów wzmacniacza komplementarnego. Zresztą obiecałem. Rozważmy więc najprostszy wzmacniacz przeciwstawny. Wszystkie przypadki omówię w oparciu o podręcznik docenta doktora inżyniera Jerzego Pawłowskiego wzmacniaczej generatory oraz o artykuł z Radioelektronika 1979 magistra inżyniera Macieja Feszczuka o stabilizacji termicznej we wzmacniaczach małej częstotliwości. No to wracając do tematu. Jak widzicie jest to wzmacniacz przeciwsobny z zasilaczem symetrycznym. Warunkiem poprawnego działania jest dobór rezystancji R2, gdzie E jest równe I0 razy R2. Musimy też prawidłowo spolaryzować bazę tranzystora pierwszego. W tym układzie, przy braku sygnału sterującego w punkcie A, otrzymamy potencjał 0V. Przy dużym ujemnym sygnale sterującym na kolektorze T1 mamy potencjał dodatni i pracuje T3, a przy dużym dodatnim potencjale sygnału sterującego na kolektorze mamy potencjał ujemny i pracuje T2. Zresztą mówiliśmy już o tym. Przebieg wyjściowy jest taki jak na tym wykresie. Wynika to z tego, że tranzystory końcowe potrzebują pewnego potencjału, żeby się otworzyć. Widać, że zależność U2 funkcji US nie jest liniowa. Sygnał napięcia wyjściowego nie jest więc linusoidalny. Zmniejszenie zniekształceń można uzyskać wstępnie polaryzując bazy tranzystorów mocy, na przykład za pomocą rezystancji. Tutaj tranzystory mają złącza emiterowe, wstępnie spolaryzowane spadkami napięć baza emiter o wartości około 0,66 V. No dokładne napięcie są w danych katalogowych poszczególnych typów tranzystorów. Innymi słowy, do sygnału sterującego dodają się, zachowując swój znak względem masy, napięcia polaryzacji. Dzięki przesunięciu początkowych punktów pracy tranzystorów na wyjściu otrzymujemy sinusoidalny przebieg napięcia. Takie rozwiązanie jednak nie jest skompensowane temperaturowo i po nagrzaniu się tranzystorów końcowych punkt początkowy się przesuwa, powodując zniekształcenia nieliniowe. Modyfikując ostatni układ otrzymujemy układ skompensowany temperaturowo. Przy prawie stałej wartości prądu I0 napięcia D1 i D2... Maleją prawie tak samo jak napięcia UEB2 i UEB3, co odpowiada stałej wartości prądów kolektorów tranzystorów końcowych. Zmiany początkowego punktu pracy zachodzą automatycznie. Efektem takiej pracy jest zachowanie liniowej charakterystyki U2 w funkcji US, czyli napięcia wyjściowego funkcji sterującego, i mały przyrost zniekształceń liniowych. Możliwa jest jeszcze dokładniejsza stabilizacja termiczna przez zastosowanie źródła prądowego, które wymusza prąd I0 z dokładnością prądu bazy IB2, czyli stały prąd w diodach i umożliwia dopasowanie zmian napięć na diodach do zmian napięć emiter-baza T2 i T3. Ponadto źródło prądowe wpływa korzystnie na wzmocnienie i dynamikę pracy tranzystora T1. Wadą takiego rozwiązania jest ograniczona możliwość ustalenia prądu spoczynkowego tranzystorów mocy. Z tego powodu można zastąpić diody tranzystorami, gdzie ustalenie napięć początkowych jest zgodne z tym równaniem. Napięcia baza emiter TA i TB są zależne od prądów płynących przez te tranzystory, więc do ich regulacji służy rezystancja R. Stosowanie pojedynczych tranzystorów w końcówkach mocy wiąże się z dużymi prądami płynącymi przez tranzystor mocy, więc przy niewielkich wartościach beta-0 takich tranzystorów oznacza to płynięcie dużych prądów bazy, co z kolei obciąża stopień sterujący. Stopień pracuje często w klasie A, co przy sprawności tej klasy rzędu 30% oznacza, że moc stracona w tranzystorze sterującym osiąga moc strat wydzielaną w tranzystorach końcowych. Żeby usunąć tę wadę stosujemy układ Darlingtona. Zestaw tranzystorów w tym układzie tworzy tranzystor jednolodny. Prowadzenie oporników R1 i R2 nie zmienia charakteru zależności pomiędzy przyrostami napięć i prądów, natomiast pozwala wpływać na relacje ilościowe prądów kolektorów. R2 pełni też funkcję ogranicznika prądu wyjściowego. Podobnie można uczynić z parami quasi-komplementarnymi. Wróćmy jednak do stabilizacji pracy końcówki. W układach z podwójnymi tranzystorami końcowymi mamy powieloną ilość złącz baza emiter, więc musimy zastosować dodatkowe diody do ustalenia prądu początkowego pracy tranzystorów. Przy zastosowaniu stopnia mocy kwasik komplementarnego tranzystory wejściowe T2 i T3 z opornikami RC2 i RC3 tworzą układ wspólnego emitera o wzmocnieniach napięciowych mogących przewyższyć jedność, własność ta Znacznie zmienia wymagania związane z dynamiką stopnia sterującego, co jest wadą. W układach komplementarnych zawsze amplituda składowej zmiennej na bazie T2 jest nie mniejsza od amplitudy na bazie T4, tak samo w przypadku T3 i T5. Na koniec przykłady wzmacniaczy przeciwstawnych w oparciu o tranzystory jednej polaryzacji. Tranzystor T1 pracuje jako inwerter fazy z dzielonym obciążeniem i ma on silną asymetrię rezystancji wyjściowej, co powoduje zróżnicowanie charakterystyk wyjściowych. Jak się to może odbić na pracy stopnia mocy? Przy wzroście częstotliwości zmniejszenie amplitudy na kolektorze będzie znacznie szybsze, a przez to impulsy prądu obciążenia wytwarzane przez T2 będą mniejsze od tych z T3. Innymi słowy, półsinusoidy pochodzące z T2 będą miały mniejszą amplitudę niż z T3. Wadę tę można wyeliminować stosując na kolektorze tranzystora sterującego wtórnik emiterowy, jak na tym rysunku. Niestety jest jeszcze inna wada takich układów, a mianowicie wrażliwość na zmiany temperatury, co powoduje przesuwanie napięcia bazie i niebezpieczeństwo równoczesnego przewodzenia obu tranzystorów mocy. To tyle, co chciałem Wam opowiedzieć w tym odcinku. Mam nadzieję, że taki teoretyczny... Film Wam się spodobał. Może na temat tranzystorów znowu będzie coś niebawem. Serdecznie Was pozdrawiam i dziękuję za obejrzenie tego odcinka.